I rozpoczynamy. Jest to oczywiście ostatni dzień Homestry Cup. I znakomici już tylko zawodnicy zostali. Najlepsza szóstka. W tym oczywiście tych dwóch pięknych kawalerów. W dolnym lewym rogu najlepszy gracz w historii StarCraft 2, Jonas Otala, czyli NC Sport Seral. W górnym prawym rogu w kolorze niebieskim Zaun z Korei Południowej. Zawodnik teamu Alpha X. Oczywiście on jest w tej lewej kamerce. Koreańczyk na Fina. No i na pewno faworytem jest Seral, ale no już jeden mecz na tym turnieju przegrał w playoffach. Było to oczywiście z Bianem, z innym Koreańczykiem. Był to Teran, więc też trochę inna sprawa. Ciekawe, czy się uda Zaunowi jakoś zaskoczyć. No ale no Zaun najpierw dostał, no chwilę temu to widzieliśmy, Miazgunie od Reynora. 3-1. Myślę, że Seral mógł to oglądać. A w zasadzie no, na pewno to oglądał, bo wiedział, że może zagrać potem na Zauna. Wyciągnął wnioski, wie co go czeka, także Zaun musi się tutaj niesamowicie natrudzić, żeby wykombinować jakieś taktyki, które mają być zaskoczeniem. Po prostu musi tych buildów mieć nawet może i z 10, 7 czy 8, czy już nie wiadomo ile, żeby był właśnie ten element zaskoczenia. Adeptka przeskakuje, na razie nie zniszczyła żadnej drony, ale wymusiła zamienienie dwóch dron w spora. Tutaj dało się rozwalić adeptkę, ale jakoś zrezygnował Zaun, żeby może mieć pewność, że ucieknie. No i lecimy dalej. O, też blisko. Ale jednak przeżyje adeptka. I mamy taką luźną uchylenie, czy zauważyłeś, Seral chodzi z taką sakieweczką. Aha. Wiązaną tutaj na szyi, tak dosyć wysoko. Nie wiem, czy zauważyłeś. Rozkminialiśmy, co to jest, taka skórzana sakwa. Pamiętam, tak, tak, widziałem to u Serala, jak tak. Najbardziej było. Tak. Co on tam może mieć? Właśnie. To się w takiej małej sakiewce mieści. Drodzy widzowie, konkurs do wygrania jest oczywiście druga taczka gruzu, bo już jedna była wcześniej. Jedna już poszła. Tak, do odbioru pod koniec tygodnia będzie. Co może w malutkiej takiej sakiewieczce na szyi mieć na sznurku? Palce przeciwników. Palce przeciwników, Jezu. Okej, okay, są różne na razie. Mieszek guldenów? Ojoj. Runy skandynawskie, dusze przeciwników. Runy, tak. To jest coś takiego, musi to z jakimś Warcraftem kojarzyć, co to są runy skandynawskie? Zaklęcie jakieś takie, chwile, nie? Ale Seral wczoraj taki, wiesz, wyluzowany chodził, dzisiaj jak go spotkałem, to widziałem, że na takim już napięciu troszeczkę delikatniejszym, tak, tak. Czuję presję. Czuję. Jasne, dobra, chyba faktycznie mamy potwierdzenie, że Klema Stra będzie troszeczkę później po tym meczu, także już mecz po meczu, już nic tam nie powinno na tym Homestry Cupie uciec. Ucięte uszy przeciwników. Tak, to ucho, które odgryzł Mike Tyson sobie Seral nosi. O, i mamy już Roach Warren, czyli faktycznie Seral się chyba w miarę zorientował, że może za chwilę Karakanów potrzebować, no bo na Adept Pusha Roachy są dość przydatne. Dobra, dobra. Jest oczywiście Hatcherka. Trzecia już dawno gotowa, jedna się zamienia w Lera, Protoss na trzech Nexusach, Adept Push, no bo to jest krótka mapa, więc jak najbardziej w porządku zagranie. Na razie żadnych dziwnych rzeczy nie mamy. Dobra, Roach Warren. No i adeptki już lecą przez mapę. To jest 8 sztuk na tę chwilę. A, jeszcze z tyłu są dwie, dobra, czyli łącznie 10. Leci Zaun na atak, no i oczywiście jego założeniem jest wysłanie cienia adeptek do pierwszej bazy, jednocześnie wchodząc do trzeciej bazy. No i tam, gdzie będzie lepiej, tam wskoczy albo nie wskoczy, bo może lepiej będzie pójść na piechotę. Tutaj dwie adeptki jakoś tak dziwnie idą. Aha, okej, okay. Po prostu idziemy dalej, bo bardzo ładnie Seral zablokował przejście, wejście do swojej drugiej bazy za pomocą Evo Chamber. Tutaj kolejny Evo Chamber też blokujący. Seral jest najlepszy na świecie chyba, jeżeli chodzi o blokowanie dostępu wrogich jednostek za pomocą takich szybko dostawianych właśnie Evo Chamber. Czy to są Heliony, czy to są adeptki, Seral jest niesamowicie dobry w tych pomysłach. Może nie zawsze to robi perfekcyjnie, ale on przoduje. No i Void Ray. 7 jednostek zniszczył ten Void Ray. W sumie mega wynik jest. 4 drony łącznie rozwalone, także no Zaun taki no może pocieszony, ale na pewno chciał więcej ugrać. Przynajmniej trochę adeptek jeszcze uratował z tego ataku. No i przechodzi w Robobeja. Seral raczej nie spróbuje teraz jeszcze wygrać, na razie wysyła zwiadowcę. Seral kiedyś w jednym wywiadzie mówił, że właśnie jeżeli chodzi o robienie ekonomii na Protossa, to jest to dość łatwe. Po prostu patrzy, czy są zajęte asymilatory w trzeciej bazie, czy nie są. I jak są, to z reguły można zrobić tych dronek ponad 66, jak nie są, to zatrzymujesz się na 66 i jest ok. Może się coś zmieniło od tego czasu, ale pamiętam taką jego wypowiedź, że bardzo łatwo mu na Protossa akurat grać.
jeżeli chodzi o dronowanie, a często po prostu zergiem balansujesz. Czy możesz robić drony, czy nie możesz? Jak możesz, to robisz oczywiście do oporu, jak najwięcej, jak najszybciej, no bo potem jest jeszcze większa masa. No i znowu, o, Spire nawet będzie mutaliskować Jona Mutala. Na razie Overseer atakowany, zniszczony, jeszcze go tam podniósł na chwilę Seral ostentacyjnie w górę. A jeżeli chodzi o Protossa, pasywnie, 4 bazy, Disruptor, Blink, nawet szanuję ten pomysł, bo no granie takie bardzo właśnie szybkie na warianta rozgrywki i strata pierwszej mapy to no po prostu głupie tracenie map, często się mści. Więc nie ma co tak ryzykownie postępować. Seral zawczasu rozwala skałki, to jest mądre, jeżeli oczywiście tutaj podejdzie Protoss, to dużo ciężej mu będzie Disruptorami czy Force Fieldami jakoś ugrać. Raczej nie podejdzie, bo w tym miejscu idealnie sobie rozstawił Obserwera, więc będzie widział. Tak jest, wszystko obserwuje. O, jak zwykle drona miała paść, ale nie padła, bo on już ją zamienił w spora. No i tak będzie wyciskać z każdej możliwej rzeczy. Jakieś kolejne elementy. Dobra. 81 dronek, to już jest naprawdę świetna sprawa. O, 10 mutalisków! Ej, on zakolejkował atak do mutalisków, ale anulował i teraz zaczął ulepszenie plus 2 do ataku lingów. Faktycznie ulepszenie do lingów jest dużo istotniejsze z punktu widzenia w sumie całej rozgrywki. Ciekawe, czy jednak na te muty też pójdzie wydatek. Bo może tak na przez chwilę myślał o większej liczbie mutalisków, ale nie. 10 i armia naziemna, czyli... No też z takim pewnym respektem, bo jak za dużo by wydał na mutaliski, to mogłoby mu zabraknąć armii lądowej, to trzeba zawsze cały czas balansować. Zaon ma skromny, ale jednak oddział 4 adeptek na godzinie 9. Wychodzi na mapę. No i teraz zobaczmy, jaka będzie to układanka w wykonaniu Serala. 2 mutaliski w lewo, jakieś 6 w prawo czy 8. Dobra, dziwnie, ale 2 taktyczne mutaliski tutaj zostawił do obrony, dziwna rzecz. No i w ogóle duży atak Zauna, ma świetny limit. Ej, Zaun może tym pushem wygrać, jak to jest w ogóle, jak to jest perfekcyjnie zsynchronizowane. Właśnie wtedy, gdy wyleciały mutaliski, to on już zaatakował. To jest często najlepsza chwila do ataku jako Protoss, bo jest po prostu mało jednostek zergowych z racji wydatków na mutaliski. Kolejna batalia, bardzo dobre force fieldy. Nie da się atakować, no i traci hacze. A to nie są tanie rzeczy. Mutaliski latają, rozwalają kilka probek. Brawo Zaon, świetny push wykombinował. Mutaliski tak naprawdę niewiele zrobiły, w sumie to nic. Tak jest. Bardzo... Naszego Zaon odpycha. Bardzo udana akcja Koreańczyka. No, by tak dalej, panie Zaon, może będzie jakaś niespodzianka, ciekawe rozpoczęcie całej serii. Jeszcze raz podbiega Seral, próbuje dorwać się do Stalkerów. Ładny szpagat, też tam raczej rozdzielenie lingów od Roachy, żeby uniknąć Disruptora. No i Seral wcale nie ma takiego małego limitu. Kompozycja też nie najgorsza, Corrosive trafia Voidraya, mutaliski powracają z... A nie, te mutaliski w sumie zostały chyba już ogarnięte, nawet posprzątane, więc... Kurczę, ja myślałem, że już tutaj coś wraca, że będzie więcej Serala, ale Seral ma mało jednostek, Zaon zrobił... perfekcyjnej chwili atak i po prostu wygrywa, a to wcale nie jest tak, że Seral miał jakiś zły początek, w sumie nawet bardzo dobry. W końcu się kończy ulepszenie do lingów plus 2. No szok niedowierzanie, bo na Reignora to był Zaun taki raczej bezradny, a z Serralem już trochę inny zawodnik. Lepiej się rozgrzał, lepiej atakuje, może nawet powinien to wygrać. Seral oczywiście wchodzi bainami, lingami, no ale... No brakuje pary Finowi. No nie. Tak, to już jest tylko przyzywanie Stalkerów i ciągłe atakowanie. To już się powinno udać. O, i ofensywny blink, czyli... No i wchodzimy. Tak, wchodzimy. Kuleczka w jednego Bane'a, no może nie najlepiej trafiona. Seral, widzimy, że tam od góry próbował coś zaskoczyć Zaunana, ale fajnie przywoływał z War Prisma, więc... GG. Łatwo, kurczę, jakie dziwne to było. No właśnie w podobny, łatwy bardzo sposób... A. Podobny, łatwy sposób właśnie wygrywał Reignor z Zaunem, a teraz Zaun tak bez problemu. Serala trzasnął. No już pogadanka z samego z sobą. Już się zaczyna. Tak, pogadał. Dobra. Dobrze. Chwileczkę, muszę tutaj jeszcze parę rzeczy ogarnąć. Jak angielscy kasterzy uśmiali z tej całej sytuacji. Z tej miazguni, a raczej Todd uśmiany.
Dobra, sekundka. Będziemy tutaj jeszcze sobie parę rzeczy ogarniać. No za chwilę kolejna mapa i dalej pójdzie Homestar Cup. Na razie niby nieskomplikowany, ale bardzo dobrze wyliczony atak zauna. Aż jestem nawet zdziwiony, że on to na czterech bazach zrobił. Że miał tak dużo jednostek, że się przebił przez Serrala. Druga mapa, w górnym lewym Serral, w dolnym prawym Zaun. Czas zobaczyć, czy się Serral pozbiera. Tak zacisnął szczękę, mam wrażenie, Serral momentalnie, tak? Na pełnym zacisku to rozegra. No na razie miła niespodzianka, jeżeli chodzi o wynik Zauna, bo myślałem, że po prostu polegnie na Reynora, polegnie na Serrala i do widzenia. I się pożegnamy z kolejnym Protossem. A tu nie tak łatwo. No, to jest potencjał, jak najbardziej. Zaun potrafi grać mega dobrze, chociaż no takim hero niby nie jest, ale jest solidność. Dobra, trzecia baza Fina. Znaczy, druga baza, ale tak jakby w miejscu trzeciej. No i tutaj tylko propka będzie przeszkadzać. Mapa jest całkiem rozległa. Także można... No niby bardzo dobra mapa dla Zerga, przyznawał to Aristori chociażby, którego tutaj mieliśmy, myślę, że wielu Zergów. Ale jakoś tak wetują zawodnicy te mapy, że... Mimo wszystko właśnie Cosmic Safari jest bardzo często. Dziwiłem się w fazie grupowej, że tę mapę... No. Dziwiłem się, że w fazie grupowej tak często też była ta mapa, bo tam były tylko dwie w każdym meczu, a często był Cosmic Safari. Zawodnicy ćwiczą na miejscu przed kolejnymi meczami. Co byś powiedział, czy ćwiczą? Tak, zdecydowanie. W piwnicy tam ostro walczą. Tak? Tak. Ale mówimy o sztangielkach, tak? Tak, no oczywiście. No nie no, bardziej wiesz, czy jakieś gry grają, bo tam niektórzy to w LoL'a, inni Valoranta. No, jeszcze inni... się laser. Tak, jeszcze inni przy barze ćwiczą. Nie no, ci gracze, którzy są nadal w turnieju, to coś tam jeszcze się przygotowują, oglądają, rozmawiają z innymi progamerami. A ci, co odpadną, to już tak inaczej, tak mniej troszeczkę powiedzmy, że ćwiczą. Dobra, proba. Też widziałem, dużo w szachy grają. Szachy? Szachy. Ale na komórkach, czy...? Nie no... Żywe szachy, prawdziwe, takie normalne. Fizyczne. Powiedziałeś żywe szachy, od razu miałem przed oczami Harry'ego Pottera i te, wiesz, żywe, prawdziwe figury, tak. Scenę, gdzie tam siedzą na figurach. Ja zguniam. Robo Facility, czyli Zaun nakreślił tutaj taki sobie pomysł, żeby chyba spróbować szybciej skończyć. No są takie mapy jak właśnie The Cosmic Sapphire, czy na przykład Tropical Sacrifice, gdzie faktycznie czasami dobrze jest zaryzykować, bo no mega ciężko się gra długą grę. Dobrze. Serral chce na pewno się dowiedzieć, jakie są plany jego przeciwnika. Kurczę, ale to by była mega niespodzianka, gdyby Serral tego nie wygrał. W sensie całego pojedynku, no bo jakieś tam mapy to na pewno może tracić, to nie ma mocnych. Nawet na Fina się znajdzie jakiś inny specjalista. Kiedyś pamiętam, było coś takiego, że no jak ktoś nie zna Flasha, to znaczy, że nie śledził nigdy jakoś specjalnie sceny StarCrafta 1. Flash to jest taki człowiek, który przeszedł multiplayera, który po prostu no, był takim Serralem, tylko że w StarCrafcie 1. Niesamowity zawodnik, więc wygrywał wszystko, wygrał wszystko, co było do wygrania. Absolutna legenda, top 1 w historii StarCrafta 1. Nawet w StarCrafcie 2, jak trochę tam było jakieś taka próba przejścia tam w wykonaniu tych organizacji, to nawet Flash był w stanie wygrać Inter Extreme Masters Toronto. A nie grał jakoś specjalnie chyba długo. No ale dąży do tego, że na takiego Flasha właśnie on był tak dobry, że często po prostu na jedną mapę przygotowywano ze trzech zawodników, żeby potem wybrać jednego z nich. To był tak zwany snajper, czyli ten snajper kombinował jedną taktykę, jednego builda na jedną mapę, który miał pokonać Flasha i takich zawodników do całego meczu między drużynami przygotowywano ze 3-4 i często Flash ich wszystkich ogrywał. To naprawdę nie jest łatwe, żeby się przygotować na jakieś specyficzne właśnie zagrywki. A Flash tu jednego, tu drugiego, tu trzeciego. Miazgunia. Także absolutnie tutaj spodziewane są właśnie takie zagrywki, jak pokazuje Zaun, czyli robimy coś takiego trochę ryzykownego, nawet bardzo, i próbuję wysnajpować taki łatwy punkt i pokonać Serrala. Na poprzedniej mapie też to była taka może lekko specyficzna taktyka, ale ze standardowym makro, więc dziwię się, że w sumie Serral przegrał. To nie było aż tak zabezpieczone. Flash to był taki Messi, no tak, to jest ten kaliber właśnie. Teraz już też poszedł służyć do... Tak obserwuję, Serral to się nic nie dowiedział. Aha. Próbował. Czy widzi, że nie ma trzeciej bazy, no nie? Tak. To też często chodzi o to, co widać, czego nie widać, nie?
bo normalnie trzecia baza już to jest tak 3:30, 3:50, czwarta minuta, a im później, tym większa szansa, że właśnie coś takiego dwubazowego robi Protoss. Ale może jakaś zmyłka, może ukryte Feniksy, czyli przejście potem w Eko. Nigdy nie wiadomo, ale coś tam już Zergowie dedukują. A na pewno Seral, który słynie za tego może wolniejszego Draenora, ale za to dużo sprytniejszego zawodnika. Indy fanboy Serala, oczywiście, że tak. No proszę cię, ktoś pochodzi z jakiejś tam niewielkiej mieściny w Finlandii i jako pierwszy niekoreańczyk w historii wygrywa Mistrza Świata, w ogóle wiesz, absolutna abstrakcja, nie? Jeszcze z Finlandii jakiejś, to w ogóle gdzie to jest? Prosty temat, no co tu więcej. Niesamowite to jest dla mnie. Więc piękna sprawa, ogromną robotę, jaką on wykonał przez lata, bo to nie jest tak, że nagle zaczął wygrywać, tylko też mu to zajęło lata, żeby dojść do tego poziomu. Także jak tu nie być fanem. Colossus oraz dwa Disruptory. To jest wariant, którego nie użył na Raynora Zaun. My mieliśmy wtedy, obserwowaliśmy cztery Disruptory, dużo Stalkerów na dwóch baz. A tutaj ta trzecia baza co prawda jest stawiana, ale ona jest taką trochę zmyłką. Wiem zawsze, gdzie mam Finlandię. Tak, pojedynek z Finlandią zawsze jest trudny. Natomiast z Tarralem to jest w ogóle jeszcze inna sprawa. Dobra, lecimy. Oczywiście Warpism lata, sprawdza. No i zaczyna się. Żaden top z SC1 nigdy nie odniósł sukcesu w SC2. No tu bym debatował, ale to może kiedy indziej. Jak widzimy, Zaun atakuje. No tak, zafejkował z tą trzecią bazą. Niezła kulka, zwłaszcza ta na górze. Zaun nie musi kontynuować presji tak od razu, tylko teraz poczekasz się, może trochę te kule przeładują. Rozwalił biomasę, więc też czekasz, ona opadnie. Dobrze. Cryptumor rozwalony. No, nie może tracić Disruptorów, one są absolutnie kluczowe w tym puszu. Lepiej jakby je zamienił miejscami teraz Zaun. Troszkę z tyłu je trzyma. No i znowu się przymierza do ataku. No tym razem Seral wydaje się być gotowy, ale odpycha, wystarczy, wystarczy jedna kula, żeby to się zmieniło, więc wszystko zależy od kontroli. W zasadzie to trochę tak od błędu Serala, może nawet. O. Pięknie. Kochany, co to było? Ja się pytam, dlaczego Seral tutaj podszedł? Co się stało? Dlaczego? Tam jest jakiś kontratak. A, może Seral patrzył na kontrę, która faktycznie jest całkiem dobra. No, ale teraz Zaun tym bardziej zaatakuje. Leci kolejna kula, Seral unika. Szpagat nie był najwyższych lotów, no bo dwa Ravagery stracone. Ale teraz ucieka, teraz większy respekt ze strony Serala. Korosiwy. Ravagery, tego musi używać, żeby kupować czas, bo on ma świetną produkcję. Większą produkcję, większe wydobycie od Protossa. Co jest ważne, to Disruptory aktualnie dwa. No, próbuje dorabiać kolejne Zaun. Ale bez kulek to na pewno nie wygra wtedy, no. Nawet ten Koloss tak za dużo nie daje, on jest taką formą odpowiedzi bardziej na Zerglingi. Seral właśnie plus jeden do Lingów gra. No i chyba czas rezygnować. No wiesz, Zaun ma tę trzecią bazę, ale to tak dla picu, bo tak naprawdę ma tylko 44 proby. Musi wygrać ten Zaun. Albo przynajmniej dużo zrobić. Ale nie może. Podchodzi, szuka, nie ma opcji. No niestety. Niestety, czyżbyś kibicował Zaunowi? Po części. Dobra. Ale to taka, wiesz, mniejsza część. Ja mam, jedna 30 może. Leci kuleczka, jedna druga. Teraz tak, awantura, Seraph to wbija. Jest jeszcze jedna kula od góry. Ładny strzał Disruptora, bardzo dobry, ale jeszcze i tak sporo jednostek posiada Seraph. W zasadzie nawet więcej od Protossa. Może jakieś korosywy na Warpism, ale ten stoi zbyt daleko. No i Force Field utrudnia dojście. Jeszcze jedna kula na górę na pewno poleci. No za naprawdę niemałe liczby i teraz już, no nieźle to wygląda. Naprawdę nieźle. Czwartą bazę zatrzyma za chwileczkę Koreańczyk. Niezłe uniki Fina. Walczy jak potrafi. Ucieka, podchodzi. No jest dużo takich drobnych niedociągnięć, więc może jakiś gorszy dzień ma Seral. Ale on nawet jak ma gorszy dzień, to jeszcze może spokojnie dojść i wygrać finał. Może się powoli będzie rozkręcać. Cały czas Zaun na 44 probach. Niektóre złoża w pierwszej bazie się pokończyły, więc przesłał proby z pierwszej do trzeciej bazy. Cały czas ma tak jakby no, dwubazową ekonomię. Tyle ma probek, kolejne kulki. Oczywiście kolejne Disruptory cały czas dorabia Zaun, no bo od nich bardzo dużo zależy. No i teraz oj, tylko królowa, wow, okej, to mogła być dużo lepsza kula. No utrzymuje się Seral. Daje radę.
Taka prosta ta koncepcja, będzie nieskomplikowana. Tak. No, Zaun próbuje wejść na rampę, bo tak do tej haczerki się chce przytulić. Tam jest jeden strzał i po haczerce. Dobra. Królowej tam nie ma. Tak, aż dziwne, nie? Że tej haczerki tak. Nie rozwalił. O co tu chodzi? Ale mówię właśnie, że chce wejść na rampę i teraz już będzie miał lepsze pole popisu. W końcu Seral robi kontratak, no bo on tutaj może tak stać, aż w końcu Disruptorów tyle tutaj przyjdzie, że już będzie źle, chyba że jakoś otoczy przeciwnika, ale też nie ma takiej niesamowitej produkcji, żeby tutaj za chwilę limit za limitem wysyłać. Jeszcze jedno podejście Serala, kulka leci, jedna druga, nie była najlepsza, zaraz może kontra Bane'ami, może teraz w trakcie jakiejś kolejnej batalii to zrobi Seral. Bardzo skupiony Finn, żeby nie stracić czwartej bazy. Zapomniał o tych Bane'ach. Na razie właśnie tak, coś nie skupia. O, no troszkę połapał. No, jeszcze jakiś stalker. Nie, dobrze, cały czas w miarę równo się wymienia, przecież jemu się surowce tak szybko nie skończą, skoro ma 4 bazy. Kolejnych 8 Ravagerów gra Finn. Próbuje zużyć swoją nadwyżkę gazową. Teraz bardzo ładnie anulował niektóre z Ravagerów, świetna szybka reakcja. Boże, jakie tutaj kule, o, jest tam świetny snipe Disruptora, piękny, idealny. I teraz już, o, teraz Kulek potracił dużo za. Pytanie, bo może rozwalił mięso armatnie Serala. Nie. O, tu Bane'y. Jeszcze tymi Bane'ami. Seral cały czas właśnie nie rusza tych Bane'ów z godziny trzeciej, a na pewno powinien. No, troszkę stopniał Seral, może jednak. Jeszcze kule nie powiedziały... O, ostatniego słowa. Jezu, jak ucieka. Nie jak... haczerka. Aj, jeszcze. Aj, jeszcze raz. I... Jeszcze raz zgadzać. Jeszcze jeden. Tak, jeszcze raz, tylko bo dosłownie jedno uderzenie potrzebuje. Kolos ma 53 rozwalone jednostki, więc to już prawdziwy bohater naszych czasów. Tam te Bane'y jakoś podeszły, ale nie weszły, nie wiem o co chodzi. Kulowa już tam parę tak. Okej, widzę, że Bane'ik chyba uderzył dosłownie w jedną czy dwie proby. Seral teraz powraca wszystkim, co posiada. Chce rozwalić chyba Kolosa, bo go lekko namierzał. Może Królowe tutaj zaraz przeprowadzi Seral. Może kapelika Gaming, jak to bliskie jest. Mam wrażenie, że tutaj chyba z 6 minut stoi Zaun. Niektóre decyzje nie były najlepsze, jeżeli chodzi o Fina. Zaun podchodzi, odchodzi. To nie jest skomplikowane, trzeba przyznać, te kombinacje Zauna nawet ataku w inne miejsce nie robi. Świetne kule tutaj zrobił Koreańczyk, bardzo dobre. Zaraz się trochę pomylił. Aż dziwne, że nie... O, teraz z powrotem kontratakuje. On musi rozwalić ekonomię w trzeciej bazie Zauna, to jest podstawa. No jak w końcu te Bane'y się doturlają, to Zaun będzie mieć tak jakby, no, jedną bazę wydobywczą. W końcu jakaś kontra, w końcu jakieś sensowne zagrywki, adeptki zniszczyły drony. Tutaj Bane'y oczywiście pozbyły się probek. No i zobaczmy na jeszcze jedną wymianę, kulki lecą, Serol rozdziela swoje Ravagery, ale to co nie było może perfekcyjne, ale i tak ma dużo jednostek. Próbuje złapać przeciwnika, no i dokończyć Stalkery korosivami. A nie, korosivów nie rzuca, no ale i tak to dobra wymiana, tu już jakieś Bane'y w tym wszystkim były. Ładnie Serol, daje radę. Tutaj też nie najgorsze uderzenie Disruptora, ale słabnie Zaun. Wydobycie. O 1000 co najmniej minerałów gorsze po stronie Koreańczyka. Zaraz jakie ma taktyczne 1500 gazu. Kolejna kula. No nie. Ciężko. No, nie może chyba aż tak podchodzić Zaun, chociaż... Znaczy ile... jak nie podejdzie teraz, to już po wszystkim, zobacz. To już trzecia baza, tutaj wykluczona. No faktycznie, to już prawdopodobnie jest ostatnia batalia Zauna. Jeszcze kilka kulek, jeszcze jest nadzieja. Oj, Seral! O! Uff, 4 Ravagery. Mega. I jeszcze jeden. Kurczę, dobrze idzie. Teraz jakoś lepiej, jak dostarcił bazę, to się Seral też trochę zagapił. Haczerka nie padła, no. Jakby Disruptorami mógł te hacze palić. Już nawet. No tak, boczkiem. No teraz chyba przymierza się, żeby ją dokończyć. W sumie niesamowite, nie? Gdyby dosłownie z dwie kule użył na haczerkę, to jej by jej nie było i możliwe, że Seral by przegrał, bo nie byłoby tego wydobycia. Boże, jaka dobra kula. Aj, Jezu, Seral. Jak on zaciska te zęby, te mięśnie twarzy. Okej. Okay. Hacza rozwalona. Tutaj bardzo dużo błędów było. 98 rozwalonych jednostek ma aktualnie Kolos. Będzie seta. Będzie setka zaraz chyba. I galareta. Ładnie. A mówiłem wczoraj, Jona, już idź, już do domu. On jeszcze łyczek. Pięknie działa. Taktyka Zauna, ale znowu napotyka opór. Kolos ma 99, będzie setka jak nic. Wjeżdża po tego finalnego fraga Kolosus. No nie pamiętam, jak się nazywał Hero Kolosus w kampanii, czy on w ogóle taki istniał.
Jeszcze jedna kula, niezły szpagat Serrala, albo może nawet raczej Zaun się pomylił. Serral ma znowu czwartą bazę na godzinie 12. Zaun na oparach jedzie. 4 czy 3 złoża minerałów aktualnie u siebie posiada, więc produkcja praktycznie żadna. Czas gra na korzyść Serrala. Świetna kula, ale no, czy teraz może dzięki temu Zaun wygrać? Niekoniecznie. Ciężki temat. Otóż rzeźbił dobrych 8, czy nie wiem, czy nawet z 9 minut, czy tego nie rzeźbi Zaun, ale nie wyrzeźbi. O nie. Piękna sprawa. Olinuje cały czas Koreańczyk, ale coś wejść nie może. Dobra, kuleczka kolejna. I w końcu kolos. Jest. No, setkę myślę, że miał tych killi, nawet nie spojrzałem w ostatniej chwili, ale... Jak pada kolos, pada Zaun. Serral kręci głową, bo wie, że jak dużo błędów tutaj było w tym wszystkim. Jeszcze ze sobą porozmawia, bo trzeba z kimś inteligentnym wymienić się jeszcze spostrzeżeniami po rozgrywce. No i łyczek. Wygląda, jakby po niemiecku coś tam pod nosem mówił. Miał równo 100? Miał równo 100? Tak, równe 100. Elegancko. I padł. I padł. Po słóweczce padł. Kolejną mapę. W górnym prawym rogu Zaun, w dolnym lewym Serral, mapa numer 3. Zaun już troszeczkę poszalał, ale musi się chyba lekko upamiętać. No Serral też na pewno trzymał... No trzymał tak jakby teraz, znaczy Serral niby cały czas prowadził, znaczy był w lepszej sytuacji, ale tak naprawdę cały czas mógł to przegrać. Widać było, jak był niezadowolony po meczu. No musi jakoś polepszyć, że tak powiem, ten swój dzień. Nie wiem w jaki sposób. Ale to nie są łatwe rzeczy, tak wziąć tutaj i wygrać. Myślę, że obaj się będą męczyć. Myślę, że Zaun tutaj tym razem spróbuje zagrać dłuższą grę i Serral nie będzie w stanie jej właśnie szybko zakończyć. To raczej będzie coś dłuższego teraz. Mapa Cosmic Sapphire na to bym powiedział, że wskazuje. Wymusił już Zaun postawienie haczerki w dalszym miejscu. No i lecimy. Nexus oczywiście zagrany przez Zauna za chwileczkę będzie. Trochę poblokował, leci dalej po swoje. No już tam nawet trochę właśnie z Showtime'em o tym patchu rozmawiałem. To nie robią. O, coś do jedzenia chyba nawet. Gotowanie na ekranie. To jest Hero Marine? Tak, Hero Marine. No proszę, coś tam robi. Wczoraj też ze swoją lubą, tam widziałem, że gotował. Ważyli wspólnie ryż. Ważyli ryż? Ważyli ryż. No też mi się nawet zdarzało. Piero lepi pierogi. Nie, to wyglądało bardziej jak ciasto chyba do pizzy czy do czegoś, więc może będzie pizza od Big Gabe'a. Hero Marine robił podobno niektóre na streamie i to tak różnie mu wychodziło. Uczył się tego. Szykują koryto Hollywoodowi. Nie no, Hollywood dogorywa w hotelu. Może nawet to słyszy, może tam sobie leży, ogląda. Ogląda, tak, bo widzę, że co jakiś czas coś tam się odezwie. Dobra. Stargate zagrany przez Zauna. No i poczekamy na dalsze wybory. Tak jak mówię, z racji, że on tutaj prawdopodobnie próbuje zagrać dłuższą grę, to raczej zobaczy. Chociaż w sumie może ten Carrier Push? Carrier Push nawet się uda, tylko że Serral już to widział pewnie, no bo na pewno oglądał powtórkę, więc trochę dziwne byłoby to zaskoczenie. Ale no... Bardzo często oczywiście tę samą taktykę używają zawodnicy na turnieju, no bo ona jest dobrze dopracowana i to nie jest przypadek, że się na nią często decydują. To nie jest rzut monetą, tylko coś tam co kilkadziesiąt razy ktoś już zagrał. Pierogi dla polskich fanów robi Hero Marinta z arszenikiem. Znaczy co? Oracle. Albo gorzej, z tym co w bramie było. Sklepę, to Jezu. Ojoj. Sreberka, łyżka. Wspomnienia, sreberka i łyżka, tak. Takie rzeczy, a to obok kulturalny bar e-sportowy. Oracle wysyła cień. Ciemno. Dobrze. Druga Oracle zagrana przez Zauna. Dobra, Oracle jedna, druga, ciekawe czy trzecia, bo oczywiście, a nawet niektórym Koreańczykom też się zdarza grać i pięć i więcej, nie Koreańczykom oczywiście też, to byłoby takie, no jest wiele różnych dziwnych wariacji tego samego builda, na które jednak trochę inaczej się reaguje. Ciekawe, że zamienił Serral to w Evo Chamber, bo Evo Chamber chyba w momencie postawienia może mieć więcej punktów zdrowia niż Spore, dlatego bezpiecznie jest tak zagrać po prostu.
No spora może Oracle rozwali, a Evo Chamber niekoniecznie, a to kosztuje tyle samo kasy, więc tyle samo się straci, kiedy się anuluje. Dobra. O, i Twilight Forge, czyli... A, i to jeszcze trzecia jednostka ze Stargate'a, to Phoenix. Kiedyś tak się robiło, że Phoenix podnosił królową, potem Oracle atakowały drony. No i no oczywiście drony były atakowane. Może Blink, może Szarża. Chociaż Zam do tej pory bardzo lubił grać właśnie jakieś timing pushe z Szarżą. To jest całkiem spoko temat. Pomyślimy, zobaczymy, jaka to będzie zagrywka. Gateway 2, 3... No, 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 nawet sporo tego. Jak widzę teraz zostawiane 3 gatewaye, tak wydaje mi się, że to może być faktycznie... Charge, ale jednak mamy Blinka. Ciekawy wybór. No nie, no dobra, to jak Blink, to tym bardziej. Ta moja pierwotna teoria się sprawdza, że chyba myśli o dłuższej rozgrywce, rozgrywce Koreańczyk. Czwarta baza Serrala. O, nawet już zobaczył pewne elementy. Chociaż nie ma pewności oczywiście Serral po tym zwiadzie, czy to są zloty czy stalkery. Musi jeszcze trochę pobiegać z Erlingami, bo wtedy na podstawie tych jednostek, jakie przyzywa Zan w trzeciej bazie, się stwierdza, że to jest jedna albo druga rzecz. Dobrze. Oracle poleciały. Ale nie były w stanie za dużo ugrać, bo Serral jak zwykle ma porozstawiane overlordy dookoła. No i spogląda, jak wlatuje Oracle, to ustawia swoje królowe. Serral jest tym na pewno jednym z najlepszych na świecie, żeby jak najmniej stracić, żeby jak najszybciej zrobić drony i potem oczywiście jak najszybciej zrobić potężny limit. Dwie Oracle. Lata oczywiście dookoła Zaun. No, Proxy Gateway, wow, okej, okay. Ja tak sobie komentuję, myślę. Fajnie, fajnie. Chyba makro. Tak. A tu Proxy Gateway. Psikus. Tak jest, psikus będzie, bo Zaun jednak chce szybko wygrać, szybko skończyć. Nie wierzę, że Serral tego albo nie zauważył, albo się nie spodziewa. No nie wiem, ale ma 65 dronek, więc nie przesadził ekonomicznie. To może jeszcze spokojnie obronić Serral. Okej, okay, jest mocne podejście Zauna. Aczkolwiek Serral jest co najmniej przygotowany. 20 limitu różnicy. Stasis Ward zabroził tylko 4 karakany, czyli nie za dużo. Oracle aktywowana, ale widzę, że na razie to wolała zaparkować z tyłu, no bo nie chce walczyć pod królówkami. Jedną królową też podnosi Phoenix. Minimalnie to pomaga Zaunowi, ale na pewno nie na tyle mocno, żeby całe zagranie obronić bezproblemowo. No i to pchnięcie Koreańczyka. No zostało właśnie odepchnięte, ale to nie jest tak, że musi wychodzić z rozgrywki, może spokojnie grać dalej i jak najbardziej próbować. Chociaż, o, tam jeszcze Zerglingi od meczów atakowały. Zaczekaj, powijane te stalkery, one już ledwo co zipią. Dobra, no niby ledwo zipią, ale wiadomo, że z Blinkiem mogą jeszcze długo pociągnąć. Dobra, blinkuje. Jakiś plus 2 do Lingów nawet zakolejkował Serral, bo jest taki przekonany, że tutaj chyba sobie da radę. Albo wie, że... Ej, nawet żadnych tak rołczy nie ma. 8 Ravagerów, 24 Lingi. Wow, no, panie Zaun. Działa. Na razie działa. Tak działa. I teraz ciekawe, czy się wycofa i zajmie czwartą bazę, żeby no, powiększać chyba istniejącą przewagę. Czy może nie, do końca. Niektórzy wolą właśnie już do końca atakować. Zaun widzę, że zaliczył supply blocka, bo chyba też nie wierzył, że tak dużo jednostek przyzwie i żadnych nie będzie tracić przez chwilę. Lingi... No Lingi albo na kontrę, albo do tego proxy, albo tutaj w plecy stalkerów zaraz będzie wysyłać. Bardzo ładnie tylko jeden zerknik został zamrożony przez pułapkę. Ciągnie w pułapkę, tak, niestety. 130 na 130. Stalkery się wycofują. Lecimy 130 na 130. Bardzo dobrze, że udało się skasować tego pylona, bo to kupuje niesamowicie dużo czasu Serralowi i w zasadzie zmusza Zauna do tego, żeby on już zrezygnował z tego ataku. No, bo... no i Zaun zakłada czwartą bazę. Tak, tak, tak. To właśnie wymusiła ta strata pylona. Tak. No i powrót stalkerów to też no, taka oczywistość. To z Dadolingów zaraz będzie gotowe, także to dla Fina się całkiem dobrze ułożyło. Serral zrobił też makro hacze, bo nawet taka niecharakterystyczna nadwyżka tego zawodnika. Się tak dziwię, że tak dużo ma gazu, bo to mu się nie zdarza właśnie zbyt często, ale może powinien mieć szybciej czwartą bazę w innym miejscu i wtedy tam te drony, może tylko z 4 ekstraktorów trzeba było zbierać, albo z 5, a nie z 6, chyba że ma pomysł, jak to teraz wszystko spożytkować. Geralt by to zagrał dużo lepiej. No. Geralt to już by
Co najmniej miał kariery i inne. Tak, tak. Cuda na kiju. Mothershipa w sumie lubi grać ten Geralt. Mamy tak, Bane'y z plus 2. I to jest wielki atut Serrala. O, jaki pech, że tutaj były te stalkery, ale akurat zaczęły iść do środka aha, mapy. Aha. No. Coś będzie, coś będzie. Oj, a jednak. Dwie. Nie za wiele. Myślałem, no jakby tam jednego Bane'a manualnie zdetonował, to by mu się udało. No i mamy Hive'a. Serral mimo wszystko robi go dość szybko. Templar Archives się kończy. I za chwilę będą jakieś Archony albo coś podobnego. Tutaj chyba planuje Zaun, bo co innego niż Archony ma nadwyżkę gazu, a na Lingi to jest sensowna odpowiedź. Jeszcze przechadza się po mapie, może blokuje potencjalną biomasę, ale przez tę całą presję Serral biomasy tak daleko nie poprowadził. Trzy Archony. O, nie Archony, tylko Storma robi. No dobra, to też rozciąga trochę pojedynek. No nie, bo to chyba najmądrzejszy recall. No ale coś nam się odratowało. Potężnych trzech zelotów z tego co liczę. Jeszcze jest dwóch koło Nexusa i tutaj jeden widoczny na ekranie. Pełna barykada. Zaun oczywiście na zasadzie Akysh Bailingu. Nie chcę tu żadnego wpuścić ponownie. Chyba Serral idzie powoli tak mentalnie w kierunku lurkerów, ale to może moja pte. O właśnie, no dopiero Hydra Den zakolejkował. Coś mi się nie zgadzało, że Hydra Den taki późny, a Hive'a już ma, bo mógłby już na pewno robić nawet zasięg do lurkerów, ale nie wszystko jest idealnie zgrane, no bo tyle się nieciekawych rzeczy działo dla Serrala. Pytanie, czy stormować, czy może używać tutaj czegoś innego? Nie, jeszcze czeka. Storm zakończony. No, bardzo teraz solidna jest defensywa Koreańczyka, bo tylko dwa możliwe wejścia, tutaj jest barykada, więc tutaj Serral raczej atakować nie będzie, zwłaszcza, że Oracle atakuje z powietrza. Zaun robi stalkery. To wygląda jak push, taki całkiem sporawy. Nie wiem, czy te High Templary już nie będą miały za chwilę dwóch Stormów, każdy z nich, no bo to już dłuższy czas temu je przyzwał. No tak. Uła! O. Ładny Storm, bardzo dobry Storm. Serral kręci głową, widzi jak liczna jest kompozycja Protosa i tutaj też dyskusyjne. Bailing tak. O Jezu, Serral. Serral tak patrzy na to, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nie? Takie, co ja robię, Jezu. Błąd za błędem. Miazgunia. Ale twarz Serrala dużo wyraża. Złych emocji. No i lecimy. A kluczowa batalia od pleców, od lewej i od prawej atakuje Serral, ale o, jaka piękna pułapka. Piękna pułapka, tak. Wow. No, panie Zaun, to może być zwycięstwo. Tylko trzeba jeszcze trochę doprecyzować. Jaki dobry Storm na te Lingi. Kolejny. O panie, ale go pozamiatał. Ej, no tutaj to w ogóle Stormy, jakby Serral przestał mikrować, zupełnie jak nie Serral. Jak zaatakował, no nie wiem, no jak słaby taki zawodnik po prostu. Zero control. Gorszy dzień Serrala może dzisiaj, albo tylko początek dnia. No ten Storm akurat był słaby, ale i tak jeszcze kilka kolejnych posiada Zaun. Jeszcze jedna batalia. Serral ma bardzo niewiele jednostek w porównaniu do Protosa. I jeszcze do tego są przecież Stormy, także formalność. GG! Brawo Zaun. Zdecydowanie nie poszło. Co nie tak miało być? No ręka się lekko trzęsie, ale raczej nie jest mu zimno. No dobra. I rozpoczynamy. W dolnym prawym rogu Iona Serrala, w górnym lewym Zaun, czyli Alpha X Protoss. Potężny Koreańczyk, a no nawet jeszcze sobie zobaczę, jak się tam Zaun nazywa, bo to jednak trochę ciężej mi się zapamiętuje te azjatyckie ksywki. Park Han-sol, 25-latek. W swojej karierze już Zaun jakieś takie nawet przyzwoite wyniki jak najbardziej miał. Ej, Serral zagrał... chyba to jest 15 czy 14 hacza, żeby nie dało się zrobić hatch bloka, jak się nie mylę. Ciekawe. Kiedy będziesz woził dymy na kasty wyjazdowe? Nie, no nie wiem, czy by tutaj, że tak powiem, wypadało to robić. Czy by nie mieli czegoś przeciwko Niemcy. Bo możliwe, że jednak tak. Chwila. Chcę jeszcze sobie zobaczyć rezultaty Zauna. Jaki był tutaj taki największy, najlepszy? Drugie miejsce w super turnamencie i to dwa razy był w stanie osiągnąć Zaun. Spoko, nieźle, fajnie. Ale to było w ubiegłym roku. Natomiast w tym roku najlepsze występy... Ciężko trochę wskazać. Niby doszedł do najlepszej szóstki poprzedniego Home Story Cupa. Jakieś top 12 w Katowicach.
top 16 w Atlancie, top 12 w TSL-u. No jeszcze był ten półfinał w superturnamencie na początku roku. Czyli Zaun no, w tym roku nie miał takiego dobrego, że tak powiem, przejścia i osiągów jak w poprzednim, a się naprawdę spoko zapowiadał i nadal oczywiście jest nadzieja na doskonały rok, na dobry turniej Zauna, no bo to jest raczej ostatni duży taki właśnie turniej w roku, jaki tutaj dzisiaj oglądamy. Dzisiaj też oczywiście będzie finał, dzisiaj będzie już wszystko. Momencik. No, Twilight Council gra Zaun. Zobaczymy, czy to będzie oczywiście dobry kierunek. Już 1-0 Argentyna, mój Boże. 2-1-3-7 karny. Dobra. Tutaj tak, mecz też się dzieje, także spokojnie możecie dawać znać. Sam jestem troszeczkę ciekaw, kto wygra, ktoś strzeli gola nawet, możecie pisać. Czy się uda, czy się nie uda tamtym Messim, czy innym Di Mario, czy innym Mbappé. No i taktyczne Robo Facility. Z tego co widziałem tutaj na szybko, w bazie Protossa zbierały po 3 probki z każdego asymilatora, ale nie jest to Dark Shrine, tylko jednak Adept Push. A już teraz po 2 probki z gazów. Dobra, dobra, dobra. Czyli faktycznie, o tak często to jest wyznacznik. A Messi karnego strzelił. Kurczę, w jakiejś wczesnej minucie meczu to mu się trafiło. Argentyna chyba miała karnego w każdym meczu. Co za przypadek. Nie, ładnie, ładnie. To może jednak Messi jeszcze kolejne arcyważne trofeum zdobędzie. Bo chyba tylko tego mu brakuje? Nie wiem, w sumie nawet nie znam się na piłce. Ja tylko wiem, że tam chyba gra 11. I bramka ma coś koło tam trochę ponad 7 metrów. Jak widzimy, Zaun gra ulepszenie do szybkości ataku Adeptek. No i na razie żadnego Dark Shrine'a. Gdyby dalej zbierały 3 proby z gazów, to możliwe, że jeszcze by Dark Shrine'a dołożył. Kiedyś były takie warianty tego zagrania. Co prawda warianty bardzo ryzykowne. Tutaj Seral widzę, że przeżył Overlorda. Już co najmniej drugi raz na tym turnieju widzę, jak Overlord w tym miejscu przeżywa, gdzie dzielił go tylko jeden strzał. Wlatuje Seral. Przepełniony nadzieją, że coś zobaczy. Widzi Robo Facility, widzi Gateway'a. Teraz zobaczył Twilight Council. Bardzo często tak jest, że i tak Seral i tak zobaczy to, co chce zobaczyć, albo wywnioskuje po jednostkach przeciwnika, co jest grane. Widzę, że piłka rodzi dużo emocji na czacie. Dobra, sporo Adeptek. Czy Zaun będzie w stanie zbliżyć się do wyczynu gigantycznego, jakim byłoby wyeliminowanie Serrala z turnieju? O, to jest fajne. Tutaj jest spor, który ma uzupełniać barykadę. Na Intel Extreme Masters Katowice 2020 albo 19, chyba 20. Seral wykombinował takie zagranie, żeby blokować taktykę, którą dopiero co zaczął zest. Jest to ta taktyka, którą stosuje Zaun. Po prostu budynkami otwierasz i zamykasz przejście. Poprzez zakopywanie i wykopywanie spora. To jest takie drzwi wyposażone w system w tej weftę, jak w sumie wszystkie drzwi, ale decyduje o tym, co i gdzie, kiedy wchodzi Seral. Kurczę, tych rołczy wcale nie ma tak dużo. Okej, chyba jakaś kolejna wymiana. Seral wcale nie chce otwierać przejścia. Królowe podeszły tylko po to, żeby transfuzjami trochę poczarować. Bardzo fajna defensywa Serala. Zabarykadowany, bezpieczny, schowany. No ale tym razem chyba zabrakło. A nie, dobra, on to wyliczył. Czyli teraz świadomie i celowo wpuszcza adeptki do własnej bazy. Taki był też jego plan. Ej, ładnie Seral teraz gra. Drony uciekają w porę. No dobra, bo te pierwsze 3 mapy to były takie trochę na zasadzie, że jest ciężko, że nie idzie fajnie. A teraz Seral chyba już dużo lepiej to rozgrywa. Zaun elegancko wyklikał 4 dronki. To było niezłe. Seral odbudowuje 3 kolejne. No, myślę, że raczej leciutka przewaga po stronie Fina, ale póki Disruptory w grze, póki kulka piłka w grze, to jeszcze wszystko się może oczywiście wydarzyć. Trzyma się Disruptorów.
Znaczy 3 Disruptory chciałem powiedzieć, nie wiem czemu 13 się... Skąd się to wzięło 13 Disruptorów, panie Protoss? A stylu to chyba się w żadnym matchupie nigdy nie robi. Nawet w PvP chyba ciężko. Warpism leci do przeciwnika. Na pokładzie właśnie 2 Disruptory. I zaczyna czarować Koreańczyk. Albo się uda, albo się nie uda. Na pewno to, co się działo na mapie Cosmic Sapphire, powoduje, że Zam jest zachęcony do dalszego używania tej jednostki. 8 minuta gry. No i lecimy. Pierwsze kulki. Seral szybko reaguje. Nieźle reaguje. No, 5 dron. Mogło być na pewno gorzej. Sam jeden Disruptor potrafi więcej dron rozwalić. Nie najgorsza kontrola. Środkiem mapy też widzimy, że wychodzi Zaun. No i działa. No i teraz pierwsza, O, fajne to było, sporym go przyblokował. Dobra, dość. Dobra, to jest całkiem mądry pomysł, jeżeli chodzi o Zauna, żeby tak właśnie do naturala adeptkami wejść, ale Seral go uprzedził i przyblokował sporami. Teraz pytanko, czy się uda, czy się nie uda. Ale chyba po prostu rezygnuje Koreańczyk z tego pomysłu. No przez chwilę mu przeszło przez myśl, a może się przebije. No ale chyba potem zobaczył, jak duża jest dysproporcja w jednostkach i uznał, nie, dobra, to się nie przebije, to się cofamy, to czwarta baza, bo z perspektywy Zauna lepiej nie robić oczywiście głupich ataków, które prawie na pewno się nie uda, nie mają prawa się udać, tylko lepiej właśnie wycofać, powalczyć jeszcze o tą mapę, nawet jeżeli jest nie za ciekawie. Bo przecież z każdą kolejną minutą kolejne kulki lecą, może któraś wejdzie, może jakaś dobra batalia, może bateria da z siebie wszystko i dzięki temu uda się wygrać. Seral ma 71 dronek, przechodzi w hajwa, jakieś plus 2, szybkość do Bane'ów stosunkowo późna, ale będzie zakończona mniej więcej z ulepszeniem do zerglingów, no i wtedy właśnie chcemy mieć te oba ulepszenia do ataku Bane'ami na wydobycie. No i zaczyna się atak. Zerglingi, Bane'y bez prędkości, ale nie, one się sprawdzają, to nie są złe Bane'y, to są... Jezu, jak go tutaj rozwalił, jako bornik po polu w sumie Seral. Rozwala mu bazę, rozwala mu wojsko, wszystko robi w sumie jednocześnie, niesamowita miazga. No brawo, brawo Seral. Pozbierany już po poprzedniej mapie, moim zdaniem tutaj dużo, dużo lepsza kontrola we wczesnym etapie gry. Drony też trochę lepiej ratowane, wszystko lepiej, ta barykada ze spora oraz budynków, no to jest taki przebłysk geniuszu, który już oczywiście był właśnie z 2 lata temu, teraz Seral to wszystko po prostu ma lepiej doszlifowane, lepiej pilnuje, ale też zawsze mogą się błędy zdarzyć. Zaun lata jak kurczak bez głowy i szuka miejsca, gdzie można by znaleźć kulkę lecącą w te skupisko Ravagerów, Roachy, może nawet Lingów, wszystko byłoby warto zaatakować. Piąta gra jest już bardzo blisko, co mnie bardzo osobiście cieszy. Ale to będzie jeszcze chwila dla Zauna. Seral dorabia Vipery, żeby już w zasadzie przypieczętować zwycięstwo. Wystarczy w trakcie bitwy wyciągnąć Disruptory i wtedy już nie ma szans. Po prostu przewaga liczebna o wszystkim decyduje. Ulepszenia też oczywiście są genialne dla Serala. Będzie też Adrenal. Elegancko. No to jest taka w miarę typowa gra dla Jonasza. Standard i zwycięstwo. I do widzenia. Zaczyna się. No, te kulki zmarnowane. Niecelne. No co najmniej kulą w płot. No i dokładnie, Seral wygrywa. Musiał. Musiał to już zgarnąć. Well played. No i super. Będzie za chwilę ostatnia mapka tego pojedynku. Ja tutaj muszę na chwilę skoczyć do tego. Zobaczyć, czy się pali światło. Więc ten. Teraz to za dużo płynów. Także zaraz wracam. Ale poobserwujcie sobie jeszcze Serala przez chwileczkę. To się Cristiano tam zagotuje pewnie. Albo i nie. Dobra, decydująca mapa w meczu tych znakomitych gladiatorów, czyli Messi StarCrafta, Seral i Zaun z Korei Południowej. Jest 2-2. Seral się podnosi z ciężkiej sytuacji, gdzie przegrywa 2-1. Jeszcze się wszystko może wydarzyć, ale na pewno jest potencjał na
Nadal jest potencjał na niespodziankę. Seral został zmuszony do postawienia haczy nieco dalej. Czyli znowu troszeczkę dyskomfort. O, Dragon, witam i pozdrawiam w takim razie od samych początków. To już będzie z 10 lat, tak, Dragon? Dragon 10 lat ogląda i teraz pierwsza wiadomość na czacie, okej. Jakoś się przekonałeś, żeby napisać. Witam, pozdrawiam oczywiście. Jeszcze będzie zdrówko subujących na pewno, ale to w przerwie, żeby wszystko było jak trzeba. Dobra. Piękna sprawa w takim razie. Trzecia minuta. No i Zaun decyduje się oczywiście na taktykę. Nie spieszył się. Tak, najpierw trzeba się zapoznać, nie? 10 lat. Z dystansu, z rezerwą. Dobra. No, trzecia baza, Serrana, to wiadomo. Wszystkie te rzeczy tutaj znamy. Ja bardzo lubię osobiście takie sytuacje, kiedy obaj zawodnicy mają nad sobą widmo porażki i odpadnięcia z turnieju, a obaj oczywiście chcą iść dalej, a nie tam odpaść jeszcze przed wieczorem. Także piękna sprawa, jeżeli chodzi o cały system decyzyjny, bo jak się tutaj wcielimy, czy zarówno w Zauna, czy w Serrala, to jest tak, że no po prostu musisz wygrać, musisz, bo się dusisz. I jeżeli 8 tygodni jest do Katowic, to jeszcze bym, że tak powiem, nie chował buildów, tylko postarał się wygrać. Oracle jako pierwsza jednostka. Tak, także tutaj zawodnicy właśnie muszą wybrać taką taktykę, która po prostu jest najlepsza na mapę Data C, czyli na taką większą mapę. No i czy mają taką taktykę? Jestem ciekaw. Czy może jednak ryzyko, czy może makro? Sam byłem oczywiście parę razy w takiej sytuacji, że trzeba było po prostu wygrać i już nie ma tak, że o, może potem zagram w dolnej drabince, może potem jeszcze jakaś kolejna mapa, może coś innego. Nie, tutaj już masz wygrać po prostu i nie ma w ogóle żadnej innej drogi manewru. Dobra, lecimy. Teraz w kierunku Feniksa poleciał Zaun. A może to jest właśnie chwila na Feniksy, bo zwróćmy uwagę na to, że Koreańczyk po zagraniu trzeciego Nexusa dostawił szybkie asymilatory. Oczywiście Twilight Forge to też jest spodziewany kierunek, ale nie jedyny. Może się zainspiruje trochę na przykład grą Geralta Zaun, bo Geralt właśnie na tej mapie na Serrala zagrał kapitalnie. To jeszcze będę mógł długo pamiętać i te trzy Stargate Feniksa, ale to Geralt sam wykombinował. Overlord wyjaśniony. Wchodzi. Akcja. Cztery adeptki idą do bazy Fina. Oczywiście Serral powinien mieć jakieś zerglingi w gotowości i zapewne te zerglingi gdzieś tam są. Wizję ma, wiedzę ma, szybkość do lingów ma. Ale jeżeli się zgrają dobrze adeptki z Oracle, no to jest jakaś szansa. Ale chyba Zaun, tak, raczej słusznie się wycofał, chyba że do drugiej bazy jeszcze mogły na przykład wlecieć te Oracle. Chodzi o to, żeby jednak wyłapać jak najwięcej tylko dron się da. Oczywiście z Serralem to generalnie niewiele się da, ale tutaj jest potencjał, tutaj jest taka baza, że... Ej, fajnie przelecie... Aż żartowałem, to nie było dobre. To jednak źle, myślałem, że Zaun ma policzone, że nie straci Oracle. Dobra. Szarża oraz plus jeden, jeżeli chodzi o Zauna. Myślałem, że dużo nawet szybciej zobaczymy to ulepszy. Chociaż nie, no dobra, nie jest ono późno. Ale właśnie tak bardziej bym się szarży spodziewał. I może jakiegoś ataku. Boże, ja tu się zamyśliłem, już tak fantazjuję o jakichś kolejnych scenariuszach. A tutaj mamy styl Darka. Serral też wcześniej w trakcie tego turnieju grał taki Link Bane All-In. I to wejdzie, chyba wejdzie. Ale będą Force Fieldy, one oczywiście są no jedynym narzędziem. Archon, o Jezu, bardzo ładnie Bane eksplodowały. Jeszcze Force Fieldy niezbyt szczelne. Ten dolny zwłaszcza wchodzi trochę w Pylona, trochę w Archona, trochę w adeptki. Serral atakuje, no tak trochę musi wygrać chyba tym atakiem. No ale... Ustał to Zaun. Ej, warto było, czy nie warto było? Jezu, nie, czyżby Serral miał odpaść z turnieju? To nie była wystarczająco dobra akcja. Jest 58 probek do 46 dron. Zupełnie się nie spodziewałem, nawet nie patrzyłem, czy Serral robi aż tyle lingów. Drugi raz, kiedy Serral stosuje tę taktykę. Drugi raz na tej mapie.
Widzę coś takiego, no i... No nie poszło. Słabe to ostatecznie było dla Fina. Próbuje robić drony. Teraz jeszcze akurat bardzo przytomnie Serral jak może, to oczywiście anuluje ekspansję Protossa. Zam chciał szybko wyjść na jeszcze większe prowadzenie właśnie grając ekonomię, bo sam się spodziewał, że Serral teraz swoją ekonomię odbudowuje. Dobra, nie jest koniec. Ale na pewno jest lepsza perspektywa dla Zauna. Przynajmniej przez chwilę. Do czasu może kolejnych Bane'ów. Oracle się kręci jak kebab przed ucięciem mięsa. Patrzy, czy Bane'y, czy może Ringi tutaj wbiegają. Okej, okay, 3 gateway'e. Czwarta baza Zauna też będzie ostatecznie budowana. No i teraz Zaun chce ustalić, ile jest dronek. Czy jest ta czwarta baza obsadzona dronami, czy nie jest. Jak nie jest, to trzeba się bronić. Jak jest, no to samemu. Może jakaś technologia, może jakieś kolejne wydatki, niekoniecznie w jednostki broniące, czy budynki. A może już w ogóle pójść do jakiegoś Skytosa. No ale chyba jednak nie wszystko naraz. Jednak po kolei. Porównywalny etap rozwoju obu zawodników, chociaż nadal bym lekką... Leciutelnikową przewagę chyba Zaunowi dał. I może zaopatrzenie mniejsze, to oczywiście, przecież Zerk jest tylko na tych roachach. 144 punkty zaopatrzenia ma Serral, jeszcze złapał właśnie supply bloka pewnego. W sumie tak jak patrzę na Serrala, to się wydaje taki trochę znowu wystraszony, przestraszony. Na niektórych mapach absolutnie nie do ruszenia, na innych już inaczej, a kiedyś na każdej mapie się wydawał taki nie do tknięcia. Stormy zagrane przez Zauna, plus 2 do ataku. Czeka na czterech bazach na ulepszenia. Pamiętajmy jak to... Kurczę, czy to był Zaun? Wydaje mi się, że to mógł być Zaun, który też lubił na przykład... chociaż nie na tym turnieju, ale w innym, na przykład na Reynora. Pójść jednak w miarę szybko, sprawnie w kariery. Ja bym chyba te kariery grał, ale... No to jednak też celowanie w długi mecz z Serralem jest bardzo, bardzo ryzykowne. Plus 2 do Lingów i Bane'ów, dość późno kolejkuje Serral, ale taki mecz, taka sytuacja, taki wybór wcześniej całej taktyki. Jest rozwój. No i teraz tacy pacyfiści w sumie z zawodników wychodzą. Ani jeden, ani drugi nie chce atakować. Trochę Lingów, trochę Roachy. No i Bane'y. I to jest na razie wszystko, co posiada Finn. Do tego Hive. Oracle wlatuje, pewnie liczy na jakąś pułapkę. No, na razie to się chyba przeliczy. Te królowe dosłownie, jak chodzisz do ciemnego zaułka i tam z każdej strony nagle wyskakuje jakiś dres. Z przodu, z tyłu. Od pleców, jeden z kanału, no i oczywiście ostatni z powietrza, no już nie masz gdzie uciekać. Piękna sprawa. Dla Serrala, no bo jak nie ma Oracle, to nie trzeba się już martwić o pułapki, zwiadu też ma mniej Protoss. Serral nie lekceważy przeciwnika, pójdzie w makro, robi Hive'a i Spire, ale Zaun nie myśli tak bardzo o długiej grze, bo tak jak mówię, on miał dobrą sytuację, jeżeli chodzi o technologię i teraz taki push z Archonami jest niesamowicie niebezpieczny. 11 minuta gry, Serral wykonuje duży kontratak, kilka Stalkerów jest łapanych. No i w zasadzie właśnie kilka z nich padło, bo nie miały blinka, więc nie miały jak uciekać. Tutaj jak dobrze ogarnął tę pułapkę, oczywiście tam trzy Bane'y zamrożone, ale i tak, że w ogóle cokolwiek zrobił, a nie te wszystkim się nadział. Tutaj kilku zelotów, Lingi już biegną z odsieczą, Zaun chyba będzie faktycznie szedł też przez mapę. Na pewno takie ma tu zamiary, no bo nawet nie robi żadnych innych technologii ekspansji, tylko kanony na potencjalny kontratak. Jest High Templar, są Stormy. W podobny sposób już nawet w tym pojedynku atakował. Serral nagle wyskakuje i chyba by tak, Bane'y mimo wszystko się połączyły pomimo Stormów. Tutaj kolejne połączenia, potężny Storm na Roachy, czy Zaun ma za dużo? No, na razie ustał to na pewno. Tę niespodziewaną batalię, ale zaraz Serral zrobi kilkadziesiąt Zerglingów. On już wiedział, że musi ich użyć. Trochę dziwna bitwa, bo przed ulepszeniami też ją wykonał Serral, ale teraz z większą siłą, z ulepszeniami 2-1 jeszcze raz zawalczy. Bane'y uderzają, Immortale już mocno poobijane. Pozostał tutaj jeszcze jakiś jeden po prawej stronie, ale trzy Archony stoją na drodze do tego Immortala. Królowe też z transfuzjami muszą pomóc w defensywie. Kilka kolejnych Bane'ów robi Serral na wypadek Zelotów i te Zeloty właśnie tutaj biegną. No ale zanim Zeloty dobiegną, to już może Bane'ów nie będzie. Bliska bitwa. Serral chyba ma jednak troszeczkę mało jednostek. Czyżby jednak? Wielka niespodzianka. Gigantyczna niespodzianka. Zaun przegrał
z Reynorem, ale jest w stanie pokonać Serrala, czterokrotnego mistrza, czterech ostatnich Home Story Cup. Niesamowite. Kto by się spodziewał, że taki rezultat, że zobaczymy odpadnięcie Serrala, może ostatniego dnia Home Story Cup, ale jednakże w ogóle tylko do najlepszej szóstki dojdzie Finn. No ja się nie spodziewałem, nikt się nie spodziewał, ale faktycznie dużo, dużo gorsza dyspozycja Serrala. Serral się uśmiecha, jakby sam się z siebie właśnie uśmiał. Zaun też niesamowicie pocieszony. No dobra, i tak wygrał najwięcej Home Story Cupów, jeszcze właśnie te cztery z rzędu. Nikt tego inny poza Serralem nie dokonał, no ale nie będzie piątego. Przynajmniej nie tym razem, może na innych Home Story Cupach. Ale tak, jakiś gorszy dzień, jakaś gorsza dyspozycja. Może za długie afterparty wczoraj, nie wiem. No, niesamowite. W sumie taki rezultat. Ja się nie spodziewałem. No i Serral już składa sprzęt. Może jeszcze coś pokastuje, gdzieś tutaj jeszcze będzie na miejscu. No proszę. Jednak znowu to ryzyko z Link Bane atakiem tam koło tej 5-6 minuty się mu nie opłaciło. Niesamowita niespodzianka. Well played. Zaraz chyba też wywiad z Zaunem będzie. Ale to ten. To jeszcze momencik. Ostatnio dość często zdarzają się te niespodzianki Serralowi Borsuk. No, już nie wygrywa tak bardzo często, ale nadal często on wygrał w tym roku TSL-a, Home Story Cupa. No oczywiście Mistrza Świata też przede wszystkim wygrał Serral. To jest najważniejszy achievement, osiągnięcie. No dobra, zobaczmy, czy coś przemówi do nas Zaun. Winning these Home Story Cups for some time. Did you expect you could take them down at the beginning of the series? O, Serral 선수가 이제 계속 이제 연속으로 이제 우승을 했었고 그렇기 때문에 굉장히 좀 부담스러운 상대였을 텐데 이길 수 있을 거라 생각했나요? 일단 드림에게서 졌잖아요. 그래서 복수를 하고 싶다는 마음밖에 없었어요. So obviously I lost to Serral in Atlanta. So all I thought was getting a revenge on him. Yeah, fair enough. So we've been talking for a little bit about the One Void Ray opener, and I know that one of these guys is going to ask. Oh my God, I was so close to. Yeah, I know you were going to ask, so I'll ask it myself before Todd can. In game number one, we were joking a little bit about the single Void Ray opener, because not a lot of Protoss players seem to like it much against Zerg, but Zaun consistently brings it out, and I'm curious as to why he likes it so much. Oh, 이제 저희가 이제 공허가 요즘에는 잘 안 나오는데 박한선 선수는 계속해서 좀 공허 스타트를 좀 고집을 하는 것 같아가지고 저희가 좀 이제 뭐 농담 삼아 얘기하기도 했지만 좀 공허 스타트에 대해서 좀 어떻게 생각하는지 궁금하네요. 일단 공허는 매우 안 좋고요. 쓰지 마세요. 써서 질 뻔했어요. He says, "Void rays are trash. Okay. Don't use it." Okay. Well, that was my point, guys. But fair enough. Yeah, okay. He's joking, though. Mm. You can see it in his eyes. Is he though? I want to ask. He had that one Colossus on Cosmic Sapphire. He got 100 kills. Obviously, like he's really used to kind of using this push and everything. How important is that Colossus, and does he feel like there's ever a time to add a second Colossus, or is it just necessary to keep on rallying the Disruptors? 이제 코스믹 사파이어에서 그 뭐냐 추적자 분열기 올인을 했을 때 이제 거신 하나가 100킬을 했거든요. 근데 이제 막 추가 거신이 아니라 계속해서 이제 분열기를 뽑았기 때문에 이게 거신을 뽑는 게 조금 한계가 있어서 그랬던 건지 그냥 거신보다 분열기가 훨씬 더 중요하다고 생각해서 계속 그 분열기를 뽑으셨는지 그 좀 궁금하긴 하네요. 네. 일단 해보니까 분열기가 많은 게 좋더라고요. 이제 거신은 비싸기도 하고 하나만 찍어서 이제 약간 거리 싸움용으로 하는 그런 거였어가지고 분열기 모으는 게 더 정답이었던 것 같아요. He says the one Colossus is actually for getting a distance from the Zerglings, to fend off the Zerglings. I mean, disruptors are by far most important in that push, that I think. Makes sense. Kind of what we thought, Dad? Yeah, actually, speaking of that Cosmic Sapphire game, it was one of the games where you're attacking all the time. And as a pro player, it's very important to figure out why you lost and then try and, you know, fix it and do better next time. So what's your takeaway from that game? Do you think it was won by Serral by a few decisions, or do you think it was just a few, maybe micro mistakes that cost you the game, and how could you do better next time?
From SSRL's point of view? No, from his point of view, because like he lost that game ultimately with the one Colossus. Oh. 그러니까 그래도 이제 그렇게 킬을 했음에도 불구하고 이제 그 경기를 결국 졌잖아요. 그래서 그 경기를 통해서 좀 배운 교훈이 있다면 좀 어떤 거 어떤 게 있을지. 선로보는 하면 안 된다. Don't go rubber first. Ever. Okay, so what's a good build then? If void race are bad, if rover first is bad. 아, 뭐 공어 스타트도 안 좋고 로봇 스타트 안 좋으면 그러면 뭐 어떤 빌드를 가야 될까요? 토스는 빌드가 없습니다. No, they don't have good builds. Okay. Yeah, okay, makes sense. That doesn't exist. Fair enough. The final game of this one on Data C, it reminded us a lot of the game that Serral played against Showtime yesterday. And we saw him going for a Robo Bay initially, and then he decided to switch out to Storm. Was that specifically because of that game against Showtime, or did he have that prepared in advance? 이제 그 뭐지 로보 이제 지원서 이후에 이제 폭풍을 준비하셨는데 이제 쇼타임 선수가 이제 세라 선수 상대할 때도 약간 좀 그런 스타일로 갔었거든요. 그 경기를 이제 보고 이제 폭풍으로 전환을 좀 하려고 이제 시도를 하신 건가요? 약간 링링 공격을 갈 때 링링을 잡을 수가 없어가지고 스톰을 선택했었죠. So he says obviously it was he selected the Ling Banes, which is obviously the counter to Sockers. So I had to. I mean, it was the only counter to the Ling Banes. Your next match will be against the winner of Astrea and Clem. Do you have a preference on who you'd like to meet, and do you have a message for Astrea before he has to face Clem? 이제 다음 경기 아스트레아 선수와 이제 클렘 선수와의 대결의 승자가 이제 박한철 선수와 맞붙게 될 텐데 누구와 좀 맞붙고 싶으신지 아니면 그리고 또 이제 아스트레아 선수가 또 팀 동료니까 경기를 치를 텐데 아스트레아 선수에게 또 한마디 해주고 싶다면 또 어떤 게 있을지 궁금하네요. 일단 둘 다 만나기 싫고 그래도 팀 동료가 올라가서 네 4강에 알파엑스 한 명 있으면 좋으니까 맥스가 올라와서 해줬으면 좋겠습니다. He says, honestly, I don't want to face either of them, but I'm actually rooting for my boy Astrea, fellow Alpha X. So I think it's going to be good to get at least one Alpha X player into the finals. All right, Fair enough. Thank you very much. Awesome. Any further questions, guys? Don't think so. Well, congratulations, Zaun. Good luck with your next games. Thank you. Thank you. All right, guys. Got a lot more awesome StarCraft 2 coming up. I believe that the next game is the one that you just brought up, right? Clem vs. Astrea. Czyli nam komentatorów angielskich, więc wracam na chwileczkę, żeby jeszcze oczywiście podziękować. Pewnie zaraz będzie jakaś króciutka przerwa, ale ja jeszcze chcę na szybko tutaj ogarnąć temat. Potrzeba oczywiście uczcić pięknych subskrybentów.